prędkością V2 wyskoczył chłopiec o masie M2 z platformy, to jest o masie M1 poruszającej się z prędkością V. Jeżeli platforma nie zmieniła kierunku ruchu, jej prędkość zwiększyła się o 25%. Ja nie będę rysował żadnego chłopca, więc wszystko uproszczę. Więc piszemy dane. M1 dane jest masa platformy, M2 masa chłopca, prędkość tego platformy z chłopcem V, a szukamy prędkości V2, czy prędkości chłopca. I skrótowy zapis treści, taki jaki będzie i w pracy domowej, i na tej sprawdzeniku z tego. Więc tą treść, zmieniamy formę tej treści. Szyfrę teraz to samo zapisujemy. Czyli pierwszy, czyli to jest platforma, nadal porusza się w prawo, bo to jeszcze rysunek będzie dołączony, czyli u nas platforma porusza się w prawo i zgodnie z treścią nie zmieniła kierunku ruchu, więc nadal porusza się w prawo. I prędkość platformy V1, czyli bo jedynka to jest platforma, zwiększyła się o 25%. Czyli platforma porusza się nadal w tę samą stronę, czyli w prawo, i prędkość platformy, czy pierwszego ciała, zwiększyła się, strzałka do góry jest o 25%. No i dane są masy i prędkość, a właśnie, no to jest nasza platforma, a to jest ten chłopiec. Nie wygląda jak chłopiec, ale uprościłem do kuleczki. Kuleczka to jest nasz chłopiec. No i teraz właśnie, waszym zadaniem będzie teraz narysować to, jak poruszają się te ciała już po wyskoczeniu chłopca. No więc teraz pomyślmy. Platforma nadal ma się poruszać w tę stronę, ale jej prędkość ma się zwiększyć o 25%. No chłopiec, wyskakując z platformy, odpycha się od niej, czyli działa siłą na nią w przeciwną stronę niż wyskakuje. No skoro platforma poruszała się w tę stronę i nadal się porusza w tę stronę i zwiększyła swoją prędkość, to musiała na platformę podziałać siła właśnie dodatkowa w tym kierunku. W kierunku, w którym się platforma poruszała. No to chłopiec musiał wyskoczyć w kierunku przeciwnym, żeby się odepchnąć od platformy w drugą stronę. Żeby platforma została odepchnięta w drugą stronę. Czyli chłopiec wyskoczył z tego wynika w lewą stronę. No i oznaczamy teraz masa. To jest masa jeszcze M1, niech na razie M. Masa chłopca to jest, a nie M1, tylko M2. No dlaczego ja piszę M2? Ślepy już jestem. Więc masa chłopca M2, prędkość V2, masa platformy M1, prędkość V1. No i teraz na początku piszemy najpierw wektorowo. Ponieważ traktujemy chłopca i platformę jako układ ciał, w momencie wyskakiwania działały tylko siły między tymi elementami układu, czyli chłopiec działał na platformę i platforma działała na chłopca. W tym zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, czy to są siły wewnętrzne, one nie zmieniają całkowitego pędu układu, więc pęd początkowy równa się końcowemu, więc piszemy wzór na pęd początkowy. W tym przypadku mamy jak gdyby jedno ciało, bo platforma i chłopiec poruszają się razem, więc możemy potraktować to jako jedno ciało o masie M1 plus M2 i prędkość V z tego ciała. A po wyskoczeniu mamy już dwa ciała i pęd końcowy układu to jest suma pędów chłopca, platformy i chłopca, czy M1 V1 plus M2 V2, tu koniecznie jest w zapis wektorowy. Pędy są równe, zgodnie z zasadą zachowania pędu porównujemy prawe strony, rysujemy pomocniczą oś skierowaną zgodnie z większością prędkości dla własnej wygody, więc większość prędkości jest prawo skierowana i jedynie prędkość chłopca V2 jest przeciwna do tej osi, więc jak opuścimy teraz wektory, napiszemy to równanie dla współrzędnych tych wektorów prędkości, to tylko przed V2, wyrażenie z ewencją V2 jest znak minus. No i w tym momencie są dwie niewiadome, bo to V2 jest nieznane i jeszcze prędkość V1 jest nieznana. Nie jest znana V1, czy dwie niewiadome, no to jeszcze musimy się pozbyć tej prędkości V1, tej drugiej niewiadomej, no więc piszemy związek między prędkościami. Czy prędkość końcowa
platformy, to jest V1, to jest równa prędkość jest równa prędkości początkowej platformy, czyli V powiększonej o 25 setnych prędkości początkowej platformy. Bo zwiększyła się o 25% względem prędkości tej początkowej, a V to jest prędkość początkowa platformy. Czyli ta końcowa prędkość platformy V1 jest równa prędkości początkowej platformy, czyli V powiększonej, czyli plus 25%, czyli to jest 25 setnych tej prędkości początkowej. To razem to będzie 1,25 V, jak dodamy. I w takim razie teraz to w miejsce V1 tu wstawimy 1,25 V. No to przepisujemy, lewą stronę przepisujemy, pierwszy i do, przepraszam, nie tu, tylko bo ja słabo widzę, patrzę to na małą w kamerze, tu na okienko w kamerze. Więc tu wstawiamy oczywiście, czyli to V1 wstawiamy tu. Czy w tym miejscu pojawi się 1,25V. No i właśnie to się pojawiło w tym miejscu. To się nie zmieniło. I szukamy, teraz patrzymy, co szukamy. Szukamy V2, prędkości chłopca. No to V2 występuje tylko w jednym wyrazie, w tym. On jest z minusem, no to więc dla wygody własnej przenosimy, przepraszam, tu jest V2 jest tylko w tym wyrazie. On jest z minusem, więc przenosimy w ten wyraz na lewą stronę z plusem, ten wyraz na prawo z minusem, jednocześnie od razu jak ten przeniesiemy na prawo, to wymnożymy jednocześnie ten nawias, żeby nie tracić jednej linijki, więc tu jest to poprzek, no 1,25 na początek tu napiszemy, tu oczywiście nic nie wiem, to jest po prostu zamazane, czyli 1,25 razy M1V, to jest to, co tu wyżej. No i z tych trzech wyrażeń, pierwsze wyrażenie i drugie da się połączyć. Tu mamy 1,25 M1V minus 1 M1V, no to tego M1V jest 0,25 M1V. To zostaje bez zmiany i dzielimy jeszcze przez M2, uzyskujemy wzór na V2. I też tu wartości liczbowych nie będzie, na razie tylko na literka. No i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o zadanie. Tego typu zadania będą na pracy pisemnej, ale zanim ona będzie, przećwiczycie sobie w domu. Jeszcze dzisiaj wyślecie mi rozwiązania, zresztą tam podam w dzienniku elektronicznym. I tu jest treść zadań pracy domowej. I już oczywiście to są zadania, to jest zadanie podobne do tego pierwszego, to jest podobne do drugiego, to jest podobne do trzeciego, więc treść jest podobne w podobnej formie jak w tamtych zadaniach. I ona jest zapisana w formie skrótowej. Zaraz rozszyfrujemy. Ja tylko to wyborę. Więc mamy dwie kulki. Teraz zobaczcie, że kulka pierwsza jest po prawej stronie, a druga po lewej stronie. Tak samo jest w zadaniu drugim. I treść jest. To są dane, to jest szukane. I teraz co to wiemy? Że druga kulka zmieniła kierunek ruchu, bo poruszała się w prawo, teraz porusza się w lewo. Czyli zmieniła kierunek ruchu i prędkość drugiej kulki zwiększyła się 3 razy. Czyli druga kulka zmieniła kierunek ruchu po zderzeniu i prędkość drugiej kulki zwiększyła się 3 razy. Oczywiście po zderzeniu te kulki się razem poruszają, ale też druga kulka się porusza właśnie jak te razem z tą kulką pierwszą. No i trzeba obliczyć to. Czyli ten sam schemat proszę zastosować. Zadanie drugie. Dane są V1, V2, delta V, M1, szukamy M2, kulki się poruszają teraz tak, czyli pierwsza jest z prawej strony, z lewej strony jest druga kulka i tutaj się rozszyfrujemy. Druga kulka po zderzeniu nadal porusza się w tym samym kierunku, czyli porusza się w prawo, nadal się porusza w prawo i prędkość drugiej kulki zmniejszyła się o delta V. Czy druga kulka po zderzeniu nadal porusza się w prawo, czy nie zmieniła kierunku ruchu i prędkość drugiej kulki zmniejszyła się o delta V. No więc trzeba narysować teraz, jak te dwie kulki połączone się poruszają po zderzeniu i potem pęd początkowy wektor albo pęd końcowy porównać, narysować oś pomocniczą zgodnie najlepiej z większością wektorów prędkości na rysunku i opuścić te wektory z właściwymi znakami, żeby napisać równanie dla współrzędnych tych wektorów.
i potem dopisujemy drugie równanie na, to będzie wzór na V, czyli na prędkość końcową kulki drugiej, czy V równa się V2 plus lub minus delta V. Zresztą będziecie wiedzieli, z tego to wynika. No i zadanie trzecie. Trzecie dane są, to jest właśnie platforma E, to ma się jeden chłopiec o masie M2, prędkość platformy z chłopcem na początku, znamy masę platformy i chłopca, prędkość ich ruchu początkowo szukamy, prędkości chłopca po wyskoczeniu, a co wiemy, że platforma po wyskoczeniu chłopca zmieniła kierunek ruchu i prędkość platformy zmniejszyła się o 40%. I trzeba narysować teraz, jak się porusza platforma po wyskoczeniu chłopca i trzeba wiedzieć, w którą stronę chłopiec wyskoczył, czyli trzeba przewidzieć, w którą wyskoczył chłopiec, żeby coś takiego się zdarzyło. I rysujemy ten rysunek właśnie z osobną platformą poruszającą się w właściwym kierunku i chłopcem. Piszemy wzór na pęd początkowy i końcowy, podobnie jak w tym trzecim zadaniu. Opuszczamy, znaczy porównujemy prawe strony, opuszczamy wektor, rysujemy pomocniczą oś, najlepiej zgodnie z większością prędkości, wektorów prędkości na rysunku, opuszczamy wektory, czy piszemy równanie dla współrzędnych wektorów, dopisujemy jeszcze drugi wzór, to będzie wzór na prędkość końcową platformy, czyli na V1 wzór, czyli, bo to na prędkość końcową, to w przypadku jest V1, to jest prędkość końcowa, czy V1 równa się V plus lub minus 40 setnych V, ale właśnie to, czy plus, czy minus, to wy musicie zresztą widać stąd, czy plus, czy minus. No i tyle, jeszcze raz pokażę te zadania i też te zadania na sprawdzianie będą podane w ten sposób. Będą trzy zadania tego typu, właśnie pierwsze, drugie, trzecie, to jest jakby to jest ta wcześniej podana i z tą modyfikacją, że te kulki na początku mogą się jakoś inaczej poruszać i to jest będzie podana w tej formie. Ja zresztą, jak będzie to krótkie nagranie z treścią tych zadań na sprawdzianie, to ja po prostu odczytam tą treść z tych hieroglifów, jak ktoś potrzebuje, ale myślę, że wszyscy to zrozumieją. W dzienniku elektronicznym podam, do której godziny macie rozwiązać te zadania i z notatką przesłać. Na pewno to będzie później, to nie będzie tuż po lekcji, tylko gdzieś tam do 17, do 19, pewnie do 19. Tak, po poprzednim semestrze. No i tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.